Witam, z tej strony Kira. Dzisiaj przedstawię Wam taki tytuł, jakim jest Dominion Masamune Shiro, autora Ghost in the Shell oraz Appleseeda. Głównie z nich jeszcze jest znany. Chociaż jeszcze wydał Oriona i zapomniałem resztę tytułów. No dobrze, tutaj mamy... Może zbyt pięknie się nie prezentuje ta okładka raczej. Ale no cóż, pokażmy, jak wygląda. Z boku. Tak. Wydanie Dark Horse. Komiks. Z tyłu tak. I ogólnie to są główni bohaterowie. Zaraz do tego dojdę. Pod spodem mamy też Dominion, ale do tego zaraz dojdziemy. W porównaniu do takiego Edena, to się tak prezentuje. W sumie to widać, że to jest rozkład chyba zeszytówki. Ale i tak, jak zawsze, pokażę Wam, moi drodzy, wielkościowo. Tutaj względem Sakamoto Days. Kiedyś też Wam pokażę. Oj, nie wiem, to trudno jest. No ale widzicie, moi drodzy. Cóż, moi drodzy, to jest czasy... Wydanie z którego? Z 93 roku. To jest drugie wydanie, no cóż, szkoda. Tutaj pokażę Wam... Czy ja mam tutaj pokazanych to tu, czy w drugim? Aha! Bohaterowie. Oczywiście największy nerwus. Leona, nasza bohaterka. Jej największa miłość to jej czołg. Malutki czołg Bonaparte. Widać. Jej partner. No, tak niby mają się ku sobie, ale to wiadomo, ona woli czołg. Taka świrnięta sytuacja. Błaku, główny zły. Chaplan. Co tutaj pisze? Jak on się nazywa? Lovelock. Lovelock. Taki typowy nerd. Hacker, jeśli można by powiedzieć. Szef wiecznie ma ze wszystkimi problem. Każdy mówi się na głowie. On musi wszystkich trzymać, wiadomo, w ryzach. Jakby już nie był siwy, to na pewno by wysiwiał. Teraz to pewnie idzie mu ko łysieniu. No i co to jest? Humanoid. No i oni próbują go cały czas porwać. No cóż, skoro widzicie, co tu pisze, to mały spoiler, co tam. Tutaj występują też takie dwie kocice. Zapamiętajcie, ponieważ będę przy okazji tego tytułu o nich wspominać. Ta manga jest przystosowana dla czytelników, którzy nie przepadali, albo nie, to były czasy, że nie każdy chciał czytać mangę. Jak się czyta mangi od tyłu. Normalnie jak każdy komiks od przodu. Tutaj mamy właśnie ten czołg Bonaparte. Tutaj nasza bohaterka w akcji. Oraz większe czołgi. To są takiej wielkości czołg. Zmotoryzowane, jeśli dobrze pamiętam. Policja. Jakoś tak. Tytuł ten wychodził mniej więcej chyba przed lub po Ghost in the Shell. Tu widać, nie jest tak szczegółowo właśnie jak Ghost in the Shell. No, ona jest szczegółowa, ale biorąc pod uwagę, jak się przeczytało Ghost in the Shell albo inne tytuły, to widać, że jednak tych szczegółów jest mniej. Gdy dojdę do tego tytułu pod spodem, to Wam wspomnę o tym. Appleseed to pięknie przedstawił te wszystko, egzoszkielety. Świetnie by było, gdyby w Polsce wyszłyby Appleseed w wersji 2 w 1, albo nawet te 4 tomy normalnie mogłyby wyjść. To się cały czas o coś denerwuje. Tutaj zasuwa swoim małym czołgiem.
Nie wiem, jak to widać na kamerze. Tutaj mamy smog. Smog. Biedny komisarz. Tutaj mamy dwie kocice. Tutaj akurat ładnie wyglądają te szczegóły. Nie, że źle one wyglądają, tylko jak zaraz wam pokażę pod spodem tom, to zobaczycie, o co mi chodzi. A, tutaj biedny Bonaparte zaraz będzie ryczeć, że jej porysowali. Wyszło też anim na podstawie tej mangi. Bardzo ładnie to zrobili. Bardzo ciekawe to wyszło. Tylko tu jest, tak można powiedzieć, moi drodzy, stara, jakby to powiedzieć, kreska. Bardzo mi się podoba. Bardzo stara kreska. No, nareszcie coś do niej dochodzi, że Al ją lubi. A i w sumie tak wszystko jedno w głowie, tylko Bonaparte. Seria, moi drodzy, kończy się, no można powiedzieć, w taki sposób. Tak jak każdy odcinek Colombo. Ciekawa, jeżeli ktoś zna serię, jak NCIS albo jaki każdy serial tego typu. Fajna była historia, bardzo ładnie ułożona. Ciekawie była rozwiązywana. I tu był taki, że będzie coś dalej, że będzie kolejny tom, że ten tom to nie jest jedna historia, będzie kolejna historia. Takie można było odnieść uczucie. Jeden odcinek i będzie kolejny. I kolejna będzie sprawa. Niestety zarzucił Masamune Shirou tą historię. Tak jak mówiłem, kiedy to było, bo już mi leciało z głowy. 93, dobrze mówiłem, 93. To odłóżmy na bok. Tu zaś, moi drodzy, jak widzicie, w porównaniu do tego wydania, znacznie ładnie wyglądające, to w ogóle wygląda, jakby miało okładkę. Tak jak czasami ma, powiedzmy, Sakamoto Days. Ma taką okładkę? Proszę. Tak jakby ten Shirou miał, ten Dominion miałby okładkę tu. Ale nie, tak właśnie wygląda. Po latach Masamune Shirou wrócił do tej serii. Z którego to jest roku? No nie widzę. 97. Czyli no taki nieduży rozrzut był. Tak wygląda okładka, jeszcze wam pokażę. Tutaj z boku, o tak oczywiście. No cóż, nie jestem pierwszym właścicielem, to nie pozwoliłbym na takie naklejki. Z tyłu zaś tak. Tym razem jednak kocice, od razu powiem, pracują w policji. Tutaj właśnie. Konflikt 1, no more noises. Czyli to miało być restart serii. Tu już tak wygląda nasza bohaterka. Tu bohaterka jest. Nie widać już Ala. Jest nerwus. Gdzie on tu był? No chyba z tyłu jest. Tak, tu jest nerwus, tu jest nerwus. Kocice pracują w policji. Już nie pamiętam, jakie jeszcze były zmiany, ale nadal jest oczywiście, o, nie chcę rzucić, ale oczywiście jest nadal Bonaparte. Te
też jest przystosowane dla czytelników. Proszę. Jak zapewne od razu zauważycie, jest znaczna różnica. Jest znaczna różnica w szczegółach. To już bardziej wygląda jak początek Ghost in the Shell, można było powiedzieć. Tu jest ten, chyba jeśli dobrze pamiętam, główny zły. Tutaj jest jej czołg. Tym razem zamiast Ala Dali dwie kocice. Czy one później dołączy? Już nie pamiętam. Tak wygląda chyba z tego co pamiętam komisarz. Nie chcąc mi się cuknąć szczerze. Ten sympatyczny grubasek bardziej mi się podobał, aniżeli taki korpo szef. Przeskoczmy. O proszę, są nasze kocice, które zaczęły pracę. A nie. No jest, to jest... No ale i tak inaczej wygląda. Tamten sympatyczniejszy był. Jak widzicie, moi drodzy, jest ogromna różnica. No tak, przesunę. Nie widać jej głowy. W grafice, w kresce. Wystarczy o samo to. O, moi drodzy. No nie pokażę. Nie uda mi się lepiej pokazać. A wystarczy o ten jeden, jak mu dużo czasu musiało zająć, żeby narysować to pomieszczenie. Tutaj zaś Masamune Shirow chyba wpadł na pomysł, że zamiast Ala, jej partnera, da wyższego rangą. Nie wiem, jak on tu ma baretki. Trójkącik. Nasza bohaterka. Babsztylica, która się podkochuje w wyższym rangą policjancie. On lubi ją, ona nie lubi jego, a ona lubi jego i nie znosi jej. No i proszę. Osobiście wolałem trójkąt tego pokroju. Ona lubi czołg. Trochę do niego miętę czuje, on do niej mocno czuje miętę, no ale ze względu na sprawy i to, że bardziej woli czołg od chłopaka, no takie powiem wam dziwne, no ale cóż. Szukam właśnie, gdzie tu jest jej, no proszę, złośliwa Zouza rozwaliła jej motor. Ten oczywiście zdaje sobie sprawę, że dlaczego ktoś jej rozwalił motor. No ale... Tutaj chyba gdzieś widziałem, moi drodzy. Tak. Czy to wszystkie tak wyglądają czołgi? Już nie pamiętam, dawno temu czytałem. Tu jest Bonaparte. Widać? Widać, dobrze widać. Ogólnie, moi drodzy, te dwa tytuły. Jeżeli ktoś lubi Ghost in the Shell, tom pierwszy oraz tom drugi, ponieważ jak już mówiłem w poprzednich filmikach albo w poprzednim filmiku o to wydanie, pokażę wam jeszcze. O, to wydanie posiadające trzy, no to jest Omnibus, wszystkie trzy tomy są. Jeżeli komuś podobał się tom pierwszy i tom drugi, albo po prostu tom pierwszy, który jest świetny, moi drodzy, bardzo, bardzo fajny. O, proszę.
To jest właśnie poziom tomu tego drugiego Dominiona. Jeżeli komuś podobał się Ghost in the Shell tom pierwszy, może spokojnie sięgnąć po oba zeszyty, oba tomy. Może spokojnie sięgnąć. Jest bardzo, bardzo są fajne. Ten jest bardziej podchodzi pod humor. Ten zaś jest bardziej na poważnie jest. Na poważnie. Tylko, tak jak powiedziałem, tu się kończy niby takim zakończenie sprawy. Być może będzie coś dalej. Z tego być może, tak jak powiedziałem, cała historia była ciekawa. Cała historia ta była bardzo ciekawa. Jest to nie mogę znaleźć słowa. Jest to po prostu w całości jedna sprawa. Poznajemy naszych bohaterów, poznajemy, zaznajamiamy się z całą sprawą. Wiemy co i jak, wiemy, że kto z kim, dlaczego i za co. Tylko że czytając ten album, mamy chęć na tom dalszy, na dalsze historie, jeżeli będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty. Niestety tego nie ma. Pewnie, to jest cała sprawa, cała historia, ale chcielibyśmy poznać więcej. Tu zaś zrobił Masamune Shirow restart właśnie serii. Tak jak powiedziałem, to jest to, tylko że w nowej kresce. Zrobił restart serii. Jak widzicie, konflikt pierwszy. Miało być coś więcej? Ale nie ma. Niestety Masamune Shirow ma ogromny talent. Niestety Masamune Shirow poszedł w komiksy dla dorosłych. Zapewne z tego miał więcej pieniędzy. Albo, nie wiem, chciał tak wykorzystać swój talent. Więc raczej nie spodziewałbym się, że po 20 paru latach, który to był rok, 97? Czy jestem ślepy? Marzec, 97. Po 26 latach będzie kontynuował Dominion. Tak jak wyszedł Appleseed, myślałem, że będzie Appleseed kontynuował, chociaż Appleseed akurat w czterech tomach się zakończył. Całkiem nawet sensownie się skończył, chociaż mogło być też więcej tomów. Więc jedna sprawa, restart serii i też niestety jedna sprawa. Wielka szkoda, ponieważ tu, moi drodzy, bardzo fajnie to zostało zrobione. Coś w klimacie Ghost in the Shell, w klimatach Ghost in the Shell, tylko nadal dużo humoru, znacznie mniej niż tutaj. Dużo humoru, bardziej poważnie i piękna grafika. Piękna grafika. O, ten tutaj wygląda jak mu tam było. Jest Ghost in the Shell. No kto czytał Ghost in the Shell, ten wie, o kogo mi chodzi. No i niestety, moi drodzy, o, też jest humorystycznie. Z tego, co pamiętam, ta nasza kocica jakoś się tam przemieniła, czy coś, nie wiem. No niestety. Też jedna sprawa, też jest fajnie. Też mamy niektórych tych złych. Czyżby to nie był ten nasz? Nie. I tak, moi drodzy. Jeśli komuś się podobał Ghost in the Shell, tom pierwszy, który można spokojnie kupić w Polsce. No właśnie, jakoś nazywał Tosuga. Podobny do Tosugi. Jeżeli komuś się podobał, może szukać. A jeśli byłyby dość tanio Dominion, pierwszy lub drugi tom, to niech kupuje. Powinno mu się spodobać. Appleseed, które wyszły od Team Semika, niestety nie mam, więc nie będę mógł wam zaprezentować. Mam nadzieję, że też wyjdzie kiedyś w Polsce. No tak jak mówiłem, szkoda, że Masamune Shirow zamiast kontynuować, no Ghost in the Shell to mógł, prawdę powiedziawszy, poprzestać na dwóch tomach, na jeden i półtora, ten drugi to był już, to było już nie to.
Dominion mógł kontynuować, mógł, jak już robił, albo restart, albo mógł kontynuować tą serię. Możecie kupować. Polecam, jeżeli komuś się podobał Ghost in the Shell, to polecam. No cóż, zaczynam się powtarzać, więc czas skończyć ten filmik. Dziękuję za oglądanie. I to byłoby na tyle. Do następnego.